prawym narożniku super zegarek Samsung Galaxy Gear, natomiast w prawym narożniku Sony Smartwatch 2. Oba gadżety to tak zwane inteligentne zegarki, które współpracują ze smartfonami. W przypadku Samsunga są to urządzenia takie jak Note 3, Galaxy S3 i Galaxy S4. Natomiast Sony deklaruje, że z jego zegarkiem będzie współpracował każdy smartfon czy tablet pracujący na Androidzie. Oba zegarki mają podobne wyświetlacze, przynajmniej jeżeli chodzi o ich przekątną. W przypadku Sony jest to 1,6 cala, w przypadku Samsunga 1,63 cala. Jednak tutaj rozdzielczość tego ekranu jest naprawdę bardzo dobra, bo wynosi 320x320 pikseli, natomiast Sony ma zaledwie 220x176 pikseli i to widać. Samsung Galaxy Gear wykonany jest z plastiku i z aluminium, przy czym jego pasek jest dość sztywny, ponieważ umieszczono w nim aparat fotograficzny, bo z tego urządzenia można robić zdjęcia. Aparat ma matrycę zaledwie 1,9 miliona piksela. Zrobione zdjęcie na tym małym wyświetlaczu wygląda całkiem dobrze, ale jeżeli przerzucimy je do jakiegoś telefonu czy do komputera, jego jakość pozostawia wiele do życzenia. Kolejną ciekawostką jest zapięcie, ponieważ w nim umieszczono mikrofon i głośnik. Z tego zegarka bez najmniejszego problemu można do kogoś zadzwonić. Kiedy pierwszy raz zadzwoniłem, byłem zszokowany jakością prowadzonej rozmowy, a rozmówca, z którym rozmawiałem, zaręczał, że słyszy mnie bardzo dobrze, tak jakbym dzwonił z normalnego telefonu. Smartwatch 2 Sony jest aluminiowy, a dzięki takiemu rozwiązaniu jest naprawdę bardzo lekki. Jak widzicie, w tym pasku nie ma żadnego aparatu fotograficznego, z tego zegarka także nie porozmawiamy z innym rozmówcą. Natomiast bez żadnego problemu uruchomimy aparat fotograficzny w naszym telefonie. Przejdźmy teraz do chyba najciekawszej funkcjonalności tych zegarków, czyli obsługi aplikacji. W przypadku Samsunga jest ich naprawdę sporo i w większej części są darmowe. Za niektóre musimy płacić, ale te najważniejsze w zasadzie już są zainstalowane w zegarku. Możemy skorzystać z takich funkcji jak krokomierz, runkeeper, to coś dla wszystkich, którzy biegają. Oczywiście możemy sprawdzić, jaka jest aktualna pogoda w miejscu, w którym się znajdujemy. Zegarek Samsunga powiadomi nas także, kiedy otrzymamy SMS-a i tutaj na zegarku treść SMS-a możemy odczytać, a także poinformuje nas o jakiejś wiadomości wysłanej na profil na Facebooku. Przy czym, aby odczytać tę wiadomość, niestety musimy przejść bezpośrednio do telefonu. Także w Samsungu nie udało mi się skonfigurować poczty e-mail w taki sposób, żebym mógł odczytać jej treść. W Sony zostało to zupełnie inaczej rozwiązane. I tutaj mamy także dostęp do wielu, wielu aplikacji. Możemy odczytać bez żadnego problemu każdą wiadomość wysłaną na Twitterze. Tak samo rzecz się ma z Facebookiem. Tak samo jest w przypadku e-maili i wiadomości SMS. Gdybym kierował się żywotnością baterii, stawiam na Sony. Ten zegarek pracuje bez problemu 3-4 dni. Natomiast Samsung daje radę około 20 godzin. Jeżeli chodzi o zasobność portfela, Sony, w zależności od rodzaju paska, jeżeli jest silikonowy, kosztuje około 600 zł, ze skórzanym 700 zł. Samsung kosztuje 1100 zł, a więc jak sami widzicie, wybór jest naprawdę bardzo trudny. Powiem Wam tylko, że kiedy moja żona zobaczyła te dwa zegarki, stwierdziła: Samsung, jaki on jest piękny. I bądź tu mądry.